Kasia i Łukasz z kanału Podróżowanie ze swoim skuterem firmy Junak. Absolutnie tak, pozbyliśmy się wszystkiego, aby można było wyjechać. Już dokładnie. Pierwsze wyjazdy mam za sobą. Siemanko! Spotkanko! Spotkanko! Czy na te wszystkie rozwiązania w tych campervanach. Cześć, my już jesteśmy po targach. Daleko nie odjechaliśmy z Poznania, zatrzymaliśmy się w Niechanowie pod Gnieznem. Spędziliśmy tutaj fajną, cichą nockę, odpoczęliśmy trochę. Spotkaliśmy się też z naszym widzem. Dziękujemy, Piotrek, za ten energetyczny wieczór, no i za ten było super, milutki kocyk, który wniesie jeszcze więcej koloru do naszego campervana. Że dzięki wielkie za to spotkanie, Piotrek, naprawdę cudowne było mega. Spotkanie. Był to wyczerpujący, ale wspaniały weekend. Poznaliśmy mnóstwo ekip vanlife'owych. Dzięki wielkie za to spotkanie. Wielu wspaniałych ludzi. Tak. Z pozytywną energią, tak. I z tą samą pasją. No to było po prostu niesamowite doświadczenie. Dziękujemy wszystkim widzom, którzy zadali sobie trud i przyjechali na te targi, żeby się z nami spotkać. Niektórzy z bardzo daleka, więc tym bardziej jesteśmy wdzięczni. Daliście nam powera i naprawdę... Oj, to było mega po prostu. Tak, mega rozmowy, mega spotkania. Także dziękujemy wam bardzo. No i co? Zapraszamy was teraz na relacje z targów. Także jedziemy. Oglądajcie. Cześć, witamy was na kanale Terasfera. A Terasfera jest teraz na targach w Poznaniu. Dzisiaj właśnie zrobimy wam z tych targów relacje. Jest tutaj wiele ręcznie robionych kamperów, ale też są oczywiście te wszystkie wypasione, więc pokażemy wam i te, i te. Tak. Będzie się działo, także zostańcie z nami i jedziemy. No to słuchajcie, relacje zaczniemy z strefy wypoczynkowej i powolutku będziemy się udawali wzdłuż tutaj naszej hali. Jesteśmy w hali, gdzie znajdują się właśnie handmade, czyli własnoręcznie zrobione campervany, jak i również jest sekcja kamperów retro. Także chodźcie ze mną, zapraszam. No i chyba tych państwa to nie trzeba przedstawiać. Kasia i Łukasz z kanału Podróżowanie. Nasi sąsiedzi. U nich cały czas kolejka, cały czas po prostu tłum ludzi. Dalej stoi teraz Fera. O! O! Dzień dobry państwu! Siemanko! Mam parcie. Prezentacja. Nawet nie przeszkadzamy. Nie przeszkadzamy. Zepsuliśmy film i teraz będzie. Jak? Trochę tam. W ogóle. Gdzie? W ogóle byli na śniadanie zaproszeni i nie skorzystali. Nie skorzystali, bo on tworzy filmy i to jest ważniejsze. Co tam jest, jak filmy najważniejsze? Nie, ja nie byłem głodny. A nie, śniadanko w łóżku woli. No, podobno. Romantika była, tak, na tej hali szybko. Tak jest, tak jest. Dobra, to mówcie. Co mamy mówić? Dawajcie. O sobie? O nas? Oczywiście. Oczywiście, my jesteśmy wspaniałe, majowe. Marlena, Ariel. Zaprzyjaźniliśmy się właśnie tak. Tutaj. Tak. Targi łączą. Tak. Targi łączą. No i dalej, co tam na Instagramie się dzieje? A nie, co i dalej zaprosiliśmy do nas na zlocik, który oczywiście zorganizujemy. Mhm. Więc macie to teraz już nagrane i na pewno widzowie właśnie będą pytać, czy byliście. Czy byliście na Śląsku? Tak jest. Nie, na pewno przyjedziemy. Zapraszamy gdzie? Na Śląsk. Do Śląska. Tak, a na Instagramie... A na Instagram. Majowe podróże. Majowe podróże mają pięknego vana przerobionego. Blue vana. Kolor niespotykany. Ja pójdę zaraz tam, zrobię przebitkę, ja także zobaczycie. A ja mam tam naczynia, tak brzydko. Ja posprzątam. Muszę posprzątać. Przy okazji będzie sprzątanie. Dokładnie. Przy okazji. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się. Nie przeszkadzamy. No znaczy nie, bo wy się nie trzymajcie, ja idę dalej. No. Wy się trzymajcie. My się trzymajcie. Widzicie, cały czas coś się dzieje, słuchajcie. Kolejni nasi wspaniali sąsiedzi. Palermo. Volkswagen Eltek. I słuchajcie, przerobiony na bazie angielskiego samochodu. Oczywiście przekładka już jest zrobiona. Także kierownica jest normalnie po lewej stronie. Ale jest jedna fajna opcja, zaraz wam pokażę. Wyobraźcie sobie, że ekipa Palermo podróżuje ze swoim skuterem firmy Junak. Mieszczą go w swoim vanie i podróżują właśnie zawsze z
tym oto wspaniałym sprzętem. Jest to fajna opcja, ja muszę pedałować, a oni wsiadają i jadą sobie, kurczę, junakiem, zwiedzają wszystko. O, proszę bardzo, zobaczcie, co to są targi. A tu, o, siemanko. Spotkanko. Kartek. Trypciaczku. Dominika. Palermo. Awanto. Tak właśnie opowiadałem naszym widzom, jakiego pięknego macie junaka i jak cudownie sobie podróżujecie. Zobaczcie, jak mają pięknie w wanie. To ja wam powiem, jak to jest. To jest tak, że jak oni się pokłócą i nie mają osobnych pomieszczeń, żeby trzasnąć drzwiami i pójść, to Amanda jedzie na junaku, albo Hubert jedzie na junaku, a druga osoba kieruje busikiem. Powiedzmy, że się zgadza. Proszę bardzo. Zapraszamy na kawkę. Solidna robota. Niestety drugi członek załogi z Palermo, Hubert, pracuje, no. Ale był wczoraj wieczorem, także... Wtedy też pracował z nami. Wtedy pracował z nami. Normalnie chłopak na dwa etaty robi, w nocy i w dzień. Dobra, chodź, Bartek, pokażesz nam swoje dzieło. To jest dzieło Tripciaków. No, to jest moje dzieło. Tripciak Crew. Tak, tu jest moje dzieło, proszę. To jest nasz synuś. Najmłodszy członek targów. To jest chyba najlepszy, co udało mi się w życiu zmajstrować. A teraz nasz skromny busik. Nie znajdziecie tutaj za dużo. Szafeczka, kuchaneczka, lodóweczka, łóżeczko. I więcej nam nie potrzeba do szczęścia. Byleby podróżować. Tak jest. To jest najważniejsze. Dokładnie. Ale słuchajcie, da się. Z małym dzieckiem na tak małej przestrzeni jeżdżą, podróżują. Zresztą wystarczy spojrzeć tylko na naklejki naokoło, gdzie oni już byli. Po prostu szacun. Bartek w ogóle jeździ na rowerze górskim, także mam tutaj takiego wspaniałego człowieka, z którym możecie się spodziewać, możemy dzielić się kolejną pasją. Że pojedziemy sobie razem w Wielkiej Brytanii tak. Na rowerki. Oczywiście, no. Bike Park, Avon Forest albo Kamkar będzie zaliczony. Dokładnie tak. Dobra, no. Trzymajcie się, a ja lecę dalej. Do zobaczonka. Family Ventura. Podróżują z dziećmi tym oto olbrzymim campervanem. No i proszę bardzo. Kolejna rodzina. Proszę bardzo. Tutaj ich znajdziecie. Olbrzymi camper van. Ile osób podróżujecie? Pięcioro. Troje dzieci, tak, i was dwoje. Trzech synów. Teraz wpadliśmy na chwilę do Polski, żeby zmienić naszego kamperka na wóz strażacki, który będziemy teraz przebudowywać. Co będzie się działo? I ruszacie dalej? Absolutnie tak. Pozbyliśmy się wszystkiego. Nie mamy stałego miejsca zamieszkania. W sensie takim fizycznym. To normalnie dzieci mają zdalne nauczanie, tak, mieszkacie. Edukacja domowa. I lecimy dokładnie. W pogoni za słońce. Wspaniale. A ja lecę dalej pokazywać wam następnych wspaniałych ludzi i kolejne wspaniałe samochody. Dzięki. Powolutku wkraczamy w strefę retro. Oj, tutaj mi moja przepustka spadła. Zobaczcie, co to za cudeńko tu za mną stoi. Robur. Nawet nie wiem, jaki to jest rocznik, ale auto wygląda po prostu wspaniale. Zajrzymy delikatnie do środka. Jest tutaj naprawdę w strefie retro mnóstwo wspaniałych modeli, wspaniałych aut, wspaniałych campervanów. I co ciekawe, w historii niektórych tutaj, no, na przykład tych oto trzech kamperków, są wspaniałe. Niektóre auta przepłynęły po prostu z Europy do Stanów Zjednoczonych, na przykład ten oto model był w San Francisco. I teraz z San Francisco wrócił z powrotem na tereny Europy, do Polski. Czasami nie tylko jest tak, że po prostu jest auto i ono po prostu ładnie wygląda z zewnątrz, jest fajnie, ładnie się prezentuje, ale to czasami jest dużo wokół tego auta, czyli na przykład taka historia. Bohaterzy drugiego planu. Także cały czas coś się dzieje, słuchajcie. A nie, no jest super. Jest super.
tutaj słuchajcie, mamy Westfalię Grzesia, właściciela strony na Facebooku Camper Majstry. Super strona, dużo się rzeczy dowiedziałem, fajni ludzie, bardzo pomocni, także jeżeli budujecie swoje kampery, dużo fajnych informacji uzyskacie właśnie na tej stronie na Facebooku. Grzesia niestety nie ma, ale byliśmy dwa dni temu w środku. Westfalia jest po prostu dla mnie mega. Jest tam taka przestrzeń, to auto jest tak olbrzymie, jest tak szerokie, że byłem pod wrażeniem, że z tego roku auto potrafiło być tak świetnie skonstruowane na potrzeby właśnie ludzi, którzy lubią podróżować campervanami. Także jak sami widzicie, dużo się dzieje. Jest masa ludzi, którzy dzielą się tą samą pasją, doświadczeniem z podróżowania vanem. Także jest niesamowicie. Wymiana takich doświadczeń, słuchania tak miłych komplementów na temat własnego vania. Po prostu dla takich chwil warto było go budować tyle miesięcy, spędzić tyle godzin pod autem, w aucie. A i teraz po prostu możemy się cieszyć. No dobra, przeszliśmy się już tutaj po strefie handmade campervanów, po strefie retro. A teraz idziemy zobaczyć, jak wyglądają kampery za grube miliony. Idziemy do drugiej hali. No i powolutku wkraczamy w strefę grubych milionów. A wczoraj chciałem zobaczyć kampera za 2 miliony złotych i wyobraźcie sobie, chciałem wejść do środka i pan powiedział mi, że przepraszam, ale auto już jest sprzedane. Także tego za dwie bańki wam nie pokażę, ale może znajdziemy coś też w miarę rozsądnych pieniądzach. Niesamowita rzecz się stała. Znalazłem drugiego za dwie bańki. Concord Centurion. Normalnie mega po prostu. Zrobione na bazie. No można powiedzieć, zrobione na bazie Iveco Daily. 3-litrowy silnik diesla. 9 metrów ponad długie. 2,30 szerokie. Masa całkowita, dopuszczalna. 7,5 tony. Wrażenie, słuchajcie, naprawdę. No raj dla miłośników podróżowania w kamperach, słuchajcie, ta hala, naprawdę. Mnóstwo rozwiązań, mnóstwo nowego sprzętu, mnóstwo pomysłów. No niektóre auta naprawdę robią wrażenie. No ale niestety, trzeba wydać mnóstwo pieniędzy. Ale na pewno podróż takim kamperem jest wygodna. Aczkolwiek nie w naszym stylu. Co w ogóle myślicie o takich kamperach? Napiszcie mi w komentarzach. Czy preferujecie bardziej campervany własnoręcznie zrobione, takie z duszą, w które człowiek wsadza i serce i pracę, czy może jednak tak właśnie zrobione fabrycznie te auta? Bardziej po prostu dokładnie ze szwajcarską precyzją. Ja osobiście wolę własnoręcznie zrobione campervany. W sumie nawet jakbym miał pieniądze, to nie wiem, czy bym chciał wydać aż tyle na taki sposób podróżowania. Tak sobie chodzę, jak patrzę na te wszystkie rozwiązania w tych campervanach, to powiem wam szczerze, że naprawdę jestem w szoku. Naprawdę można zrobić teraz wszystko. Jeżeli się ma pieniądze, firmy potrafią zrobić wszystko w tym momencie. A najbardziej podobają mi się rozwiązania dla rodzin, które podróżują z dziećmi. Bo te łóżka rozkładane są tak fajnie wkomponowane w całą strukturę, w całą architekturę tego vana, że po prostu no, podczas nocy oczywiście tej przestrzeni w campervanach jest mało, ale na przykład w dzień po złożeniu tych wszystkich łóżek jest naprawdę ekstra. No jak na razie jestem pod wrażeniem. Masa sprzętu, masa przyczepek, masa akcesoriów. Masa pomysłów. Naprawdę szkoda, że nie pomyślałem, żeby przed swoją budową, żeby przyjechać właśnie na takie targi. A już nie mówię tutaj o tych samochodach za grube miliony, za grube tysiące złotych, ale chodzi mi głównie o te handmade. Każdy ma tam zawsze jakiś swój pomysł, jakieś swoje rozwiązanie. I wydaje mi się, że jeżeli budujecie własne kampery, albo myślicie o budowie własnych kamperów, albo może po prostu chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda na żywo, jak wyglądają auta ludzi, którzy mieszkają w tych campervanach. Także wydaje mi się, że takie targi są naprawdę fajną opcją, żeby sobie na żywo zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak ta przestrzeń mieszkalna wygląda w środku. Wydaje mi się, że to jest super opcja.
Dużo na takich targach można się dowiedzieć takich różnych nowinek technicznych. Tutaj mamy ciekawe rozwiązanie dla osób, które mają pick-upy. Nakładka na pick-upy. W szoku jestem, ile tam jest miejsca. Nakładka jest wykonana z żywicy epoksydowej. Jest ocieplana pianką poliuteranową. Jest tam również komora powietrzna i dopiero potem jest, że tak powiem, wykończenie wewnętrzne całej tej nakładki. Nie wiem, jaka waga tego jest, jak to wygląda, ale dla osób, które lubią ekstremalne podróże i dostawać się w naprawdę trudne miejsca, uważam, że to jest naprawdę fajna opcja. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony przestrzenią tutaj w środku. Mamy łóżko, mamy miejsce do gotowania, mamy szafeczki. A naprawdę fajnie. No i w końcu dotarłem do stanowiska, które bardzo chciałem zobaczyć. Jest to ekspozycja firmy Adventure Van, a jest tam jeden van, który wpadł mi w oko na ich kanale na YouTubie. Był przygotowywany do wyprawy do Nepalu, do Mongolii i to go właśnie teraz zobaczyć na własne oczy. Patrzcie, pokażę wam, jak on wygląda. Naprawdę pod wrażeniem. Krzysiek i jego ekipa Adventure Van naprawdę wkładają dużo serca, dużo pracy w każdy projekt i jest naprawdę przygotowany po prostu perfekcyjnie. Ja oglądałem film na temat właśnie tego Mercedesa 4x4, 3-litrowy V6. Jestem pod wrażeniem. Na filmie wyglądał petarda, a na żywo po prostu wbił mnie w ziemię. Przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Dowiedziałem się właśnie od Krzyśka. Krzysiek mi powiedział, że łazienka jest wykonana z blachy kuloodpornej, z kwasu odpornej. Także powiedział, że jeżeli w przypadku zagrożenia jesteście gdzieś naprawdę w jakichś takich odludnych terenach, można się tam schować i jest się naprawdę przez pewien czas bezpiecznym. W szoku jestem. Słuchajcie, uciekam stąd, bo już mnie głowa boli. Sprzętu a sprzętu, piękne ekspozycje, naprawdę świetne auta, super rozwiązania. A jak będziecie mieli ochotę w następnym roku, na pewno warto tutaj przyjechać. Chociażby, żeby zobaczyć kampera za 2 miliony złotych, który właśnie za mną teraz się znajduje. Lecę do Moniki, ona biedna tam sama teraz jest. Także uciekam stąd, powolutku. Jeszcze wam pokażę taką strefę, że tak powiem, vanliferów, kamperowiczów, którzy przyjeżdżają tutaj na zlot. Jest tam na zewnątrz miejsce do zaparkowania. Także można sobie pobyć tutaj 3 dni w tej fajnej atmosferze i oczywiście można przyjechać swoim kamperem. Tutaj właśnie ten plac był jeszcze parę godzin temu całkowicie zajęty. Jest niedziela, także ludzie już powoli wyjeżdżają do swoich domów. Ale jest to naprawdę fajne miejsce, gdzie możemy wymienić się różnym doświadczeniem. No i jest to świetne miejsce, gdzie można się fajnie zintegrować ze wszystkimi. Halo, teraz Vera. Tutaj mamy panią Basię. A tak się zaczyna. Tak się zaczyna. Pani Basia to jest w ogóle ewenement na tych targach. Tak pani się Basia, zaczyna. Ile pani ma lat i dlaczego pani zaczęła budować camper van? Chyba 57 skończy. Widzicie? Można, można. I pani sama wszystko to zrobiła. Wszystko sama robi. No z pieskiem się podróżuje. Tak. Cicho, Suzy. Suzy, no cichutko, przecież już się znamy. Chodź. No chodź. Przecież się znamy. Wczoraj cały wieczór przesiedzieliśmy razem. No. Teraz będę wszystko rozbierać po to, żeby zrobić ocieplenie. Bo na razie zrobiłam tak, aby było, aby można było wyjechać. Już dokładnie. Pierwsze wyjazdy mam za sobą. Co prawda, i tylko pierwsze wyjazdy zawsze pokazują, czego brakuje. Tak, tak. No, ale no a teraz sobie pani wszystko wyjmie, nie? Ocieplenie i nastąpi dalej. Nowa budowa. Do emerytury mam 2,5 roku, żeby zrobić na cacuś glancuś. Widzicie? Można? Można. Dokładnie. A teraz mam wszystko zerowaste. Eko. Eko jestem, eko. To życzymy dalekich podróży. Mam nadzieję, że się spotkamy, albo no. W Anglii, albo w Polsce. Oczywiście, zapraszamy no. Do Anglii. No w Anglii będę, na pewno będę. Tak? Tak, bo ja nie wiem kiedy, no muszę sobie mechanicznie poradzić z tym samochodem, nie? Żeby no, go przystosować. Ale na pewno będę, bo przecież wnuk cały czas mówi, będę z babcią kamperem jeździł, nie? Bo mam wnuka w Londynie. No to super, to czekamy no. W Anglii w takim razie. Także. Mam nadzieję, Szkocja przede mną. Także waszymi polecamy. Trasami, waszą trasą będę jechać. Nie wiem, czy w przyszłym roku, czy może jeszcze dalej, później zobaczymy.
ale na pewno pojadę. Miejsce jest niesamowite, także może razem pojedziemy, kto wie. Może, nie wiadomo. Bo ja nie. Na pewno bardzo chętnie, słuchajcie, jeszcze raz bym się przejechał. Wiesz co, ale ja tak doszłam do wniosku, że życie jest zbyt krótkie, żeby wracać w te same miejsca. Jest tyle rzeczy do zobaczenia. Żeby od razu odwiedzać nowe. Lepiej. Tak. No też jestem takiego samego tak, zdania, ale czasami gdzieś lubię się wrócić podoba, do tego miejsca. Gdzieś mi się podoba i mówię, z chęcią bym tu wróciła, ale potem jak wybieram drogę, gdzie mam jechać, ja mówię, no pojadę tu, a tam jeszcze nie byłam, a tam jeszcze nie byłam. Dokładnie, to no, coś w tym jest, ale ja czasami lubię wrócić do tego starego miejsca. Ja teraz trochę wróciłam, teraz w tych małych podróżach, po trochę wróciłam w miejscach, w których byłam 30 lat temu. I to mi wystarczyło, to były tylko takie weekendowe wyjazdy i to mi wystarczyło, zobaczyłam, że nadal jest pięknie, a może nawet pięknie, bo przez to, że jesteśmy już, że tak powiem, w świecie, więc jest bardziej zadbane, a może to jest źle, że jest bardziej zadbane, bo może dzicz była lepsza, ale jednak ciągnie mnie dalej. Super. No. Wszystkiego dobrego wam życzę, dzięki za odwiedziny. A my życzymy pani wszystkiego dobrego i dalekich podróży. Dobra. Piąteczka. Hejka. Hejka, hej. Pa, pa. Panią Basię możecie znaleźć na kanale Korabinka na YouTubie. Tam pokazuję właśnie swoje postępy przy pracy, przy wanie. Idę do Moniki, bo Monika już pewnie zmęczona jest tak, że już ledwo tam daje radę. Kasia z Łukaszem, jak zwykle zajęci. Coś czuję, że dzisiaj będziemy musieli zrobić tak jak wczoraj i musieliśmy niestety podzielić się pracą przy wanie, że tak powiem. I nie mogliśmy razem iść nawet na obiad. Także Monika poszła pierwsza, ja poszłem drugi i dzisiaj podejrzewam, że będzie to samo, ale fajnie jest. No i tak jak wam mówiłem, przyszłem do vana, którym podróżuje ekipa Majowe Podróże przez V, także możecie ich znaleźć na Instagramie, ale mają tak pięknego vana, że ja jestem po prostu zauroczony. Jest to Peugeot Boxer L2H2 diesel w pięknym kolorku. Pieszczotliwie na niego mówią Baby Blue, tak? Baby Blue. Blue Van. Baby Blue albo Blue Van. Fajnie, rzadko spotykany kolor. Podoba mi się bardzo. No i to wykończenie w środku. Mają wszystko, ogrzewanie, baterie, panele słoneczne. Jak widzicie, nawet mają piecyk na gaz. Także mają ciepłą wodę, jest i lodówka. Także naprawdę można na tym podróżować i cieszyć się wolnością. I właśnie tak żyją. Słuchajcie, już sami widzieliście Ariel i Marlena, jakiego mają cudownego vana. Spędziliśmy razem cudowny czas. Wszystko co dobre szybko się kończy. Tak, smutek. Czas pożegnać. Ale to nie jest koniec, to jest dopiero początek. To nie jest koniec, oficjalnie będziemy robić zlot uczestników tegoż tutaj spotkania. Gdzieś. Coś ja wymyślimy w przyszłości. Wstępnie oczywiście u nas, nie? No. Trzymajcie się. Hej. Wow. Nie chcesz odjeżdżać, tak? Nie chcesz, nie chcesz. Pada, mama bierz.